Punkt o poranku, Katarzyna Głójska, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj politycy, oczywiście, a jest z nami pani poseł Joanna Borowiak, posłanka Prawa Dzień i Sprawiedliwości. Dobry. Witam bardzo serdecznie. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska, witam serdecznie, panie pośle. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam naszych widzów. W podobno przepięknym miejscu pan poseł Michał Gramatyka. Kłaniam się, dzień dobry. Polska 2050 Szymona Hołowni. To pan poseł sam nam powie za chwilę, co to za miejsce. Wielkie poświęcenie, panie pośle, bo rzeczywiście przed chwilą, zanim się z państwem zaczęliśmy witać, rozmawialiśmy o tym, że no, słońce dzisiaj silnie grzeje, więc pan poseł nie będzie miał lekko, no, ale czegóż się nie robi dla promocji swojego regionu. I pan, będę pięknie opalony. I pan minister Tomasz Rzymkowski, minister edukacji, wiceminister edukacji i nauki, który reprezentuje stronę rządową. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, zaczynamy, no, skoro już pan poseł Michał Gramatyka siłą rzeczy wywołał temat dotyczący bogactwa kulturalnego Polski, to ja bym chciała państwa zapytać, bo Sejm zajął się i zresztą udzielił zgody na odbudowę Pałacu Saskiego wraz z całym kompleksem. To jest, mam wrażenie, sprawa, która już bardzo dawno temu powinna być załatwiona. Zresztą bardzo wiele osób o tym mówiło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat po 1989 roku. Ale to wbrew pozorom nie była sprawa, która połączyła parlamentarzystów. Pani poseł Joanna Borowiak, jak na tę sprawę patrzy? Liczyłam na to, że ta sprawa, tak jak powiedziała pani redaktor, połączy parlamentarzystów. Mam nadzieję, że ta sprawa łączy naród, bo to XVII-wieczny obiekt, który był świadkiem różnych kart i wielu kart polskiej historii. I to, że Pałac Saski wraz z kompleksem ma być odbudowany, to jest jeden z elementów znamienitych uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Obiecywał to pan prezydent Andrzej Duda, ale przede wszystkim obiecywał to dlatego, że na ten ruch czekali od bardzo, bardzo dawna Polacy. I bardzo się cieszę, że Sejm większością 234 głosów przyjął, sprawdzę jeszcze tylko, czy dobrze, 234 głosów przyjął ten projekt, ale przede wszystkim najpierw musieliśmy się zmierzyć z wnioskiem o odrzucenie projektu prezydenckiego złożonym przez posłów opozycji. Jestem trochę zdumiona, a nawet bardzo, że obecni tutaj panowie posłowie i Platformy, i Polski 2050, choć pan poseł Gramatyka jeszcze podczas ostatniego naszego wspólnego programu był posłem Platformy, to jednak panowie konsekwentnie razem byli za odrzuceniem wniosku prezydenta. I ja jestem zdumiona, że część parlamentarzystów opozycyjnych nie chce odbudowy tego obiektu. Obiektu, z którego dzisiaj zostały tylko arkady, w których znajduje się grób nieznanego żołnierza, ale przypomnijmy, że jest to miejsce, w którym odbywają się najważniejsze dla naszego państwa uroczystości historyczne i patriotyczne. I rozumiem, że można promować swój region, ale jestem zdumiona, bo sama też robię wiele, czy niewiele, żeby swój region, czyli Kujawy, promować. Natomiast jestem trochę zdumiona, może to taki ruch wyprzedzający ze strony pana posła, bo jednak panowie byliście za odrzuceniem projektu prezydenckiego i nie chcieliście poprzeć, nie poparliście tego bardzo ważnego dla Polaków, tej bardzo ważnej inicjatywy. I szkoda, że tak się stało, dlatego że posłowie opozycji mieli szansę włączyć się w bardzo ważny projekt dla państwa polskiego i pokazać, że faktycznie w sprawach tego typu, w sprawach upamiętnienia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości są w stanie łączyć, a nie dzielić. Natomiast dzielą wszędzie, gdzie mogą, także i
przy takich pan poseł, sytuacjach. Pan poseł Grzegorz Rusiecki z Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, ja przysłuchiwałam się tej dyskusji. Tam reprezentująca państwa pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła, że no, po pierwsze to rzeczywiście bardzo wiele osób by chciało, żeby Pałac Saski wraz z całym kompleksem został odbudowany, ale że skoro już go nie ma od dziesięcioleci, no to jednak ona ma wątpliwość. Rozumiem, że państwo wszyscy mają wątpliwość co do tego, że czy ten pomnik, który teraz jest, no, czy grób tak naprawdę nieznanego żołnierza, przypomnijmy, no jednak to nie jest budowla, którą ktoś stworzył. Ona po prostu jest pewnym zgliszczem i właśnie tego, co ma być odbudowane. No czy to powinno, czy rzeczywiście powinno się rezygnować z tego zgliszcza. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska również powtarzała o tym, że nie rozumie, dlaczego ten projekt ma charakter specustawy i że to powinien być projekt, nad którym powinni dyskutować warszawiacy. No i tu oczywiście pojawia się pytanie, czy rzeczywiście Warszawa to jest takie miejsce, o którym powinni decydować warszawiacy. Rozumiem, że jak to jest sprawa wywozu śmieci, nie wiem, oczyszczalni, jakiejś komunikacji miejskiej, czy dopłaty do szkół, no czegoś takiego, co dotyczy bezpośrednio ludzi, którzy mieszkają w Warszawie, ale jednak są sprawy, które z tej lokalności w stolicy są wyłączane, bo Warszawa jest, oprócz tego, że jest miastem warszawiaków, to jest też stolicą państwa polskiego. I czy pan poseł nie uważa, że właśnie taka symboliczna odbudowa nie jest jednym z tych tematów, który powinien być po prostu wyłączony z gestii wyłącznie warszawiaków czy władz samorządowych, a właśnie powinien być w gestii całego państwa. Tak jak to było, już jakby nie chcę powracać do historii tego, no ale z odbudową Warszawy, Starego Miasta. To nie była sprawa tylko warszawiaków. To była sprawa państwa. Wiadomo, że czasy były inne, wszystko było inne, ale jakby nastawienie ludzi w całej Polsce było takie, że chcieli odbudować swoją stolicę, a nie chcieli odbudować stolicę warszawiakom. Pan poseł Grzegorz Rusiecki. Pani redaktor, szanowni państwo, no to jest kolejny taki przykład, kiedy próbuje się kolanem przepychać przez jedno posiedzenie Sejmu ustawę, która trafia na to posiedzenie. Diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. Pani redaktor wspomniała o tym. Warszawa była najbardziej zniszczonym, systemowo niszczonym miastem przez hitlerowców. Warszawa w zasadzie była zrównana z ziemią i wysiłkiem całego narodu stolica była odbudowywana. I co do tego, że symbole, co do tego, że pewna tradycja jest niezwykle istotna i że ona musi kosztować, tutaj nikt nie ma wątpliwości. Natomiast znowu, specustawa, w której wyłącza się procedurę przetargową, w której wyłącza się nadzór konserwatorski, w której przeciwstawia się interes samorządu kontra interes rządu. Tu ja nie widzę, pani redaktor, przeciwstawić. Ja uważam, że w tego typu akurat sytuacjach właśnie powinniśmy działać razem. Nie powinniśmy się wzajemnie wykluczać. No i kluczowa kwestia to, o czym powiedziała ale też panie pośle, pani ja dobrze, ja wszystko ale rozumiem, redaktor, ale nie, ale tu jedno zdanie, ja muszę zadać pytanie, bo one, przepraszam, panie pośle, ono się samo ciśnie na usta. No bo jeżeli wychodzi państwa przewodniczący, nowy, i mówi, że on dostaje furii, każdego dnia zresztą. Jak słyszy, że można w czymś współpracować z PiS i może to do czegoś dobrego prowadzić, no to przepraszam, panie pośle, no to na coś się trzeba zdecydować. Albo się dostaje furii, jak się w ogóle o tym pomyśli, albo chce się współpracować. Nie no, pani redaktor, myślę, że ze spokojem. Jest niedziela, poranek, więc możemy ze spokojem rozmawiać. Nie, ja tylko pana więc przewodniczącego cytuję, że on codziennie ma furię. Znaczy ale takie ataki wściekłości niekontrolowane. Ale pozwoli pani redaktor, że ja z ogromnym uśmiechem dokończę swoją myśl. Kluczowe jest to, o czym pani redaktor powiedziała. Znaczy to jest grób nieznanego żołnierza, jest pewnym elementem całości, która funkcjonowała przed wojną. To właśnie był zamek Pałac Saski. I teraz jest pytanie podstawowe, kluczowe i moim zdaniem tutaj powinna się toczyć rozmowa. Tak? Dlatego, że dzisiaj właśnie ten grób nieznanego żołnierza z tym tłem, on jest takim, moglibyśmy, trwałym świadectwem tego dramatu, który toczył się w Warszawie. Właśnie tych ogromu zniszczeń.
I na świecie mamy wiele przykładów. Nie, panie pośle, my w Warszawie to mamy takie ślady tych ogromu zniszczeń, że naprawdę musimy ich wszystkich kultywować. Wystarczy pójść w ogóle na ulicę Marszałkowską. Jak pan, no, ktoś, kto jakby no, wie, jak wyglądała Warszawa i tak sobie spojrzy dookoła, stojąc, no powiedzmy, na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Marszałkowską, no to tam już ma tyle, taki ogrom, że już mu chyba starczy. Znaczy, ja nie rozumiem, mówiąc szczerze, potrzeby kultywowania ogromu zniszczeń. No to mamy inną wrażliwość, pani redaktor. A, no rzeczywiście. Ja uważam, że osoby, które odwiedzają Warszawę, które nie znają Warszawy tak dobrze jak pani redaktor, czy rodowici mieszkańcy Warszawy, właśnie poprzez ten plac i przez to miejsce są w stanie zrozumieć, jak wielki dramat rozegrał się w tym mieście. Pan minister Tomasz Rzymkowski, panie ministrze, jak pan patrzy na tę dyskusję, która się odbyła i te argumenty, które padają? Oczywiście ja już nie cytowałam, ale pojawiły się również takie argumenty, że to nie jest ten czas, że Polska w tej chwili nie ma pieniędzy, że trzeba odnawiać dworki na zachodniej części Polski, które niszczeją i tak dalej, parki też, bo taka zdaje się, że przedstawiciel koalicji Polskiej mówił o tym, że parki też niszczą właśnie w tym pasie zachodnim. No prawdopodobnie rzeczywiście tak jest, bo skala dziedzictwa kulturalnego, które jest na terenie Polski, jest ogromna i to z tego się wszyscy cieszymy, no ale też potrzeby są wielkie. No ale to jest jednak, to jest pewien symbol. Jak pan minister patrzy na te argumenty, że no, skoro został zniszczony Pałac Saski i skoro to zgliszcze, które przetrwało do naszych czasów, ono jakoś się już kojarzy bardzo wielu ludziom, to jest taki dowód na to, jak Warszawa została zniszczona. Ja się tak zastanawiam, mówiąc szczerze, gdybyśmy zrobili takie badania wśród tych chociażby uczestników wycieczek, które pojawiają się przed grobem nieznanego żołnierza, przechodzą, ile osób tak naprawdę ma świadomość, że to jest zgliszcze, a nie coś, co zostało wybudowane, by polskich żołnierzy poległych i polskich bohaterów poległych w różnych walkach o niepodległość Polski uczcić, to myślę, że moglibyśmy się bardzo zdziwić. To samo badanie, pani redaktor, moglibyśmy zrobić na Marszałkowskiej. Pan, no wie pan, tam po prostu nic nie ma poza pałacem Józefa Stalina. To tak już na marginesie. To wielka przestrzeń i pałac imienia Józefa Stalina. Pan minister Tomasz Rzymkowski. Znaczy, ja byłem zawsze zwolennikiem odbudowy Pałacu Saskiego i wielokrotnie nawet na antenie Telewizji Republika, zanim pojawiła się inicjatywa pana prezydenta, wskazywałem na konieczność odbudowy, można powiedzieć, całego kompleksu, bo to jest nie tylko Pałac Saski, ale to jest również kamienica Brühla. I proszę zwrócić uwagę również na tę dyskusję, która w tej chwili się toczy. To znaczy, jakie instytucje będą miały siedzibę w tych gmachach odbudowanych w centrum Warszawy. Mamy sytuację, w której Wyższa Izba Polskiego Parlamentu od 30 lat korzysta z prowizorycznego rozwiązania, a mianowicie polski Senat odbywa posiedzenia w Bibliotece Sejmowej. I to, że Wyższa Izba Polskiego Parlamentu od 30 lat korzysta z prowizorki, no jest, bym powiedział, urągające godności państwa polskiego. I bardzo dobrze, że w tej chwili toczy się dyskusja o tym, aby właśnie Wyższa Izba Polskiego Parlamentu znajdowała się w odbudowanym kompleksie saskim. Ale mam nadzieję, że nie tylko Senat, ale również szereg innych ważnych organów konstytucyjnych państwa znajdzie swoje miejsce właśnie w tym kompleksie. Mamy kilka organów, które korzystają bądź to z wynajmowanej przestrzeni na uniwersytetach, bądź w ogóle nie mają swojej, takim powiedział, stałej siedziby. I to jest też potrzeba, i to jest też dziedzictwo właśnie II wojny światowej, że my nie mamy właściwych budynków, które na zewnątrz no pokazują potęgę państwa polskiego. Każde państwo to robi. I taka dyskusja
którą przed chwilą pani redaktor z panem posłem uskuteczniali. No i ja bym nie wyobrażał sobie takiej dyskusji na przykład w Niemczech, czy odbudowywać Reichstag, żeby to była siedziba parlamentu Zjednoczonych Niemiec. Niedawno w Berlinie odbudowano Pałac Cesarski. I tam taka dyskusja w ogóle nie ma miejsca. To znaczy odbudowujemy i koniec. Mimo że od zniszczenia w 1945 roku no, upłynęło ponad pół wieku. Niemcy odbudowują wszystko. My odbudujemy tylko Pałac Saski, ale to jest taki jakby symbol no, odbudowania stolicy po II wojnie światowej. Przez tak długi okres czasu tego nie zrobiliśmy. Pamiętamy też kwestię odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Też komuniści przez długi czas blokowali możliwość odbudowania Zamku Królewskiego, a w tej chwili jest, można powiedzieć, symbolem Warszawy, bo dla mnie akurat Pałac Józefa Stalina nie jest symbolem Warszawy, jest symbolem okupacji sowieckiej w Polsce, a Zamek Królewski jest symbolem suwerennego państwa polskiego i symbolem stolicy naszego państwa, że tutaj przez kilka wieków rezydowali polscy królowie. I pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050, Szymona Hołowni. Panie pośle, jaki jest pana głos w tej sprawie? No, bardzo kontrowersyjny ten temat jest, temat odbudowy Pałacu Saskiego, no bo jeżeli w kontekście historycznym zaczniemy sobie zadawać pytanie, czego symbolem był Pałac Saski w momencie, kiedy był budowany, były kamienice przy ulicy Królewskiej, no to jak gdyby prowadzi nas to do takich wniosków cokolwiek kontrowersyjnych, prawda? No bo oczywiście był symbolem potęgi Wettinów, był symbolem dobrze rozwiniętego biznesu niejakiego Brilla, który też przecież był Niemcem. Faktem jest, że ta jedyna chyba w całym mieście stołecznym zakonserwowana ruina, czyli grób nieznanego żołnierza, ostatni pozostały fragment kolumnady, dlatego że no, z Pałacu Saskiego pozostały jeszcze piwnice. Te piwnice są wpisane do rejestru zabytków. To zresztą jest kolejna kontrowersja, dlatego że nie wiemy w jakiej formie w jakiej formie urbanistycznej ten Pałac Saski będzie odbudowywany. Więc to niesie ze sobą sporo kontrowersji. No, wyłączenie samorządu miasta stołecznego jest również takim elementem tej ustawy, z którym bardzo trudno się zgodzić. No, ja uważam, że miasto stołeczne Warszawa powinno mieć wpływ na to, w jaki sposób ta odbudowa będzie przebiegać, w jaki sposób będzie wyglądał projekt tego Pałacu Saskiego. Trochę szkoda w mojej ocenie, że na tej pięknej ścianie zielonej ogrodu Saskiego no, jak gdyby stracimy to miejsce. No, dla mojego pokolenia, grób nieznanego żołnierza, ten fragment kolumnady jest pewnym symbolem. Nie jestem jakimś zagorzałym przeciwnikiem odbudowy tego fragmentu miasta stołecznego Warszawy, ale uważam, że po pierwsze samorząd miasta stołecznego powinien mieć na to wpływ. Po drugie powinniśmy robić to mądrze, tak jak to powinno być zrobione. Przedstawić, nie wiem, wizualizację, koncepcję urbanistyczną, w jaki sposób zmieni to to miejsce, które przecież dziś znane jest każdej Polce i każdemu Polakowi. A nie powinniśmy zaczynać od tego, żeby określać wynagrodzenia członków zarządu spółki, która będzie powołana do odbudowy tego pałacu, czy honoraria członków Rady Nadzorczej tej spółki. No a przecież takie elementy w tej ustawie są zawarte. Nie, no ale więc, panie pośle, przepraszam, ale nie wchodźmy już w takie szaleństwo. Ale to, wie pani, to był jeden z głównych elementów dyskusji. Nie, no ale to jest, no, to jest taki to właśnie jest dyskusja, gigantyzm. Nie, przepraszam, to jest dyskusja, to jest element dyskusji, którą państwo wywołują, żeby podważyć ten projekt. Znaczy naprawdę ja przysłuchiwałam się i dyskusji w Sejmie. Nie, pewne elementy muszą być w ustawie zawarte i pan doskonale o tym wie. No i to jest tak, redaktor, że jeżeli mamy przedsięwzięcie gigantyczne, którego suma opiewa na niemal 2,5 miliarda złotych, czy tam 2,5 miliarda złotych, no to no trudno powiedzieć, żeby ktoś przyszedł w ramach wolontariatu i zajął się tą sprawą. No nie, panie pośle, ja powiem panu tak. Słowo klucz właśnie. Ale panie pośle, ja przepraszam bardzo. I pan jako wolontariusz w spółce Skarbu Państwa też nie pracował. No z całym szacunkiem, no naprawdę, no trochę pokory, no.
No bo, ale no, przepraszam, na gramatykę nie było do tej spółki. Wie pan, no, myślę, ja nie wiem, co było, natomiast wiem o tym, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tego, że trzeba było haracze płacić, żeby być prezesem Orlenu czy kimś tam jeszcze. No więc... Nie, no ja wiem, że to są... To nie ma znaczenia, tak, to ja wiem. Natomiast no, zejdźmy na ziemię. No, rozmawiamy teraz o odbudowie. Odbudowie czegoś. Czy naprawdę... Znaczy, mnie to zastanawia, czy to jest, czy to, bo pan powiedział, że jakby panu a pokoleniu to się kojarzy, no przede wszystkim to jest jakby, rozumiem, jedna z tych wizytówek Warszawy. To jest tak, że jest to jednak subiektywne, bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli ktoś jakby ma te, no, jest z Warszawy, to mam wrażenie, że już mu się nie kojarzy. Nawet jestem pewna, że mu się nie kojarzy, bo to po prostu wiem, że mu się nie kojarzy. Natomiast no, to jest też tak, że to, że czegoś nie ma i że pewne zgliszcza no, urosły do mnie, zrobiono z tego symbol, to dlaczego jakby wartość tych zgliszcz ma być teraz symbolem, znaczy dlaczego te zgliszcza mają być symbolem nadal niepodległego państwa polskiego? Dlaczego to nie jest tak, że ta Trzecia Rzeczpospolita, tak jak i ta druga, stara się odbudowywać to, co zostało zniszczone, to, co było bez względu jakby na swój początek już symbolem Polski, bo o ile no, można dyskutować, bo tutaj pan poseł ironicznie mówił na temat Pałacu Saskiego, no to jednak nie jest symbol niewoli Polski, tak jak chociażby Pałac Józefa Stalina. Więc to jest jakby zupełnie co innego. No, ja wiem, że w Warszawie brakuje drzew, ale mówiąc szczerze, jak powstają nowe osiedla, na które władze Warszawy zgadzają się od nie wiadomo ilu lat, to tam, mówiąc szczerze, to tak z dbałością o to, żeby było dużo zieleni, to chyba to ma niewiele wspólnego. Natomiast no, tutaj mówienie o tym, że kilka krzewów, pani marszałek Kidawa-Błońska mówi o tym, że krzewy między innymi być może zostaną zniszczone. No to nie ma pan takiego poczucia, że to jest jednak no trochę, znaczy, że to jest po prostu absurdalne. No. Absurdalny w mojej ocenie jest sposób, w jaki PiS zabiera się do tego typu wielkich właśnie inwestycji. No, co zostało po kwestii promu Batory, no to można obejrzeć na Pomorzu Zachodnim. Jak wygląda gigantyczne lotnisko w Baranowie, na razie w ogóle nie wygląda. Specustawa, wynagrodzenia członków zarządu. Chodzi o to, żeby to robić mądrze. Ja nie jestem przeciwnikiem odbudowy Pałacu Saskiego, ale chciałbym zobaczyć, jaką koncepcję głosowałem przeciwko ustawie, szanowna pani poseł. W tej ustawie są zapisy, które wyłączają w ogóle udział samorządu miasta stołecznego Warszawy, a uważam, że on powinien mieć jakiś głos. Uważam, że powinniśmy zobaczyć, co tak naprawdę będziemy budować. Proszę zwrócić dobrze, uwagę, że Niemcy... Dobrze, panie pośle, bo pan jest teraz... Ostatnie zdanie, pani redaktor. No dobrze, ostatnie zdanie i zmieni temat. Niemcy toczyli na przykład długie dyskusje, czy odbudowywać, czy nie odbudowywać katedry w Dreźnie. Amerykanie toczyli bardzo długie dyskusje, czy odbudować, czy nie odbudować WTC, World Trade Center. A jeżeli odbudować, to w jaki sposób, w jakim wymiarze, w jakiej formie? Może taka dyskusja jest nam potrzebna? Może od tego powinniśmy zacząć? Może powinniśmy wzajemnie się przekonywać? Może powinniśmy zobaczyć, co tak naprawdę tam chcemy... Ta Warszawa, którą pamiętamy ze starych filmów, tej Warszawy już nie ma. Pozostały jakieś fragmenty tej Warszawy i chodzi o to po prostu, żeby to wszystko miało sens i miało, żeby to po prostu pasowało jakby do tkanki miejskiej, która w otoczeniu... A wie pan co? A ja powiem tak, a mnie się wydaje, bo mamy rok 2021, od 1989 roku teoretycznie możemy toczyć już w miarę swobodnie, a później już coraz bardziej swobodnie takie dyskusje i poza tym, że je toczymy, bo takich dyskusji
dyskusji już było mnóstwo, również na łamach prasy i tego naprawdę, znaczy te dyskusje się już toczyły. Ja nie wiem, ile jeszcze lat potrzeba, żebyśmy dyskutowali, czy odbudować coś, co nam zniszczono w czasie II wojny światowej. Bo ja już mam wrażenie, że to już jest nawet nie w porządku dla tych ostatnich warszawiaków, którzy jeszcze jakąś pamięć tego budynku i tej części Warszawy mogą w sobie nieść. No nawet taką pamięć już pewno nie bezpośrednią, ale pamięć żywą związaną z opowieściami swoich najbliższych, którzy tą Warszawę pamiętali. No ja nie wiem, ile jeszcze można w nieskończoność debatować no, na ten temat, ale to już jakby w tym momencie postawimy kropkę, bo ta debata również na ten temat u nas w programie musi się skończyć. Szanowni Państwo, temat, który normalnie w programach politycznych nie powinien, myślę, być tematem, chociaż no dobrze, moje zdanie jest takie, że to jest temat jakby spoza polityki, ale ponieważ stał się w pewnym momencie bardzo polityczny, to ja chciałabym Państwa jednak o to zapytać, bo przecież w czasie kampanii prezydenckiej sprawa listy przebojów Trójki, pan poseł Michał Gramatyka, zdaje się, że aktywny muzyk, co prawda ten rodzaj muzyki na liście przebojów Trójki chyba nie gości albo bardzo rzadko, chociaż ja akurat tej listy przebojów fanką nie jestem i nigdy nie byłam, ale jakby ten temat stał się tematem politycznym, bo były apele o to, że były takie przemowy, również pan Rafał Trzaskowski o tym mówił, że to są wybory między innymi o to, żeby nie była atakowana lista przebojów Trójki, media są atakowane, wolność już jest odbierana również artystom i tak dalej, i tak dalej. Co się nagle okazuje? Okazuje się, że do sądu, bo sprawa się toczy w sądzie, zostały dostarczone maile, które twórcy tej listy między sobą wymieniali. Z tych maili wynika, że to była po prostu brutalnie ustawiana lista przebojów. Być może to były przeboje czyjeś, ale na pewno nie słuchaczy. I to jest reakcja taka, że autor tejże listy wycofał swój pozew z sądu. Już jakby nie chce dochodzić swoich racji. W zasadzie sprawa się kończy. Pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość, jak pani na to patrzy? Bo to była sprawa polityczna. Naprawdę była to sprawa polityczna. Proszę pozwolić, że zanim odpowiem na to pytanie, to tylko krótkie sprostowanie do tego, co mówił pan poseł Gramatyka na temat ustawy dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego. To jednym zdaniem. Że nie ma wizualizacji i nie ma koncepcji. Otóż to jest nieprawda, bo to wszystko zostało przedstawione. A to, o czym mówi opozycja, to jest próba zadyskutowania na śmierć tego projektu, żeby on po prostu się nie wydarzył i aby nie był tak jak zabawy. Tak jak prombatory uśmierciliśmy. Dobrze, szanowni Państwo, lista przebojów Trójki, bo nie zdążymy. Listy przebojów Trójki. Ja akurat swego czasu w czasach mojej młodości, tak to nazwę, słuchałam listy przebojów Trójki. Pamiętam jak wtedy, ponieważ nie można było kupić kaset, płyt, więc nagrywało się fragmenty piosenek po to, żeby potem słuchać i siedzieliśmy słuchając, który z ulubionych utworów zajmie jakie miejsce. I kiedy dzisiaj okazało się to, co się okazało, to uważam, że słuchacze listy przebojów, ci, którzy słuchali, po prostu mają prawo czuć się oszukani. Ja także poczułam się oszukana. Ja już od lat nie słuchałam listy przebojów Trójki. Natomiast pamiętam te czasy, kiedy faktycznie siedzieliśmy wszyscy przy odbiornikach. Nie, no dobrze, ale to jest jakby, każdy ma jakieś tam jakieś wspomnienia, ale ten temat stał się tematem politycznym. Znaczy, chciałam jakby o tym wątku też Państwu powiedzieć, bo to było dla mnie ważne. Ja się też poczułam oszukana, to pokazuje, że po prostu nastąpiło uwikłanie w politykę po to, żeby realizować określoną linię ugrupowania, po którego stronie się stoi, no to jest po prostu po pierwsze niedopuszczalne, po drugie słyszeliśmy też o braku regulaminu listy przebojów Trójki. To też pokazuje, że to się odbywało po prostu na zasadzie takiej, jak sobie życzył główny prowadzący. Niestety z ubolewaniem przyjmuję, myślę, że nie tylko ja,
to, że część dziennikarzy, także część artystów wikła się w politykę, usiłując zbić na tym jakiś kapitał polityczny, no to absolutnie jestem przeciwna. I teraz widzimy, dlaczego na przykład pewna piosenka znalazła się na pierwszym miejscu po to, by podsycać takie negatywne nastroje społeczne. Tak jak powiedziałam, no, tam gdzie dziennikarstwo wikła się w politykę, no tam jest to wysoce nie na miejscu i z tego, co słyszymy, to też miał być jakiś proces i ten proces, pozew został wycofany. No potwierdza tylko to, że działy się rzeczy, jakie dziać się po prostu nie powinny. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. No głupia sprawa z tą listą przebojów. Czy państwo uważają, że jednak te słowa, które padły ze strony polityków Platformy Obywatelskiej, no jednak były słowami, no powiedzmy, na wyrost. Ja rozumiem, że państwo mogli dać wiarę zapewnieniom autorów tej listy przebojów, no ale mimo wszystko również was oni zrobili w bambuko. Pani redaktor, ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Myślałem, że przez 2 lata funkcjonowania w polskim parlamencie już mnie nic nie zdziwi, ale poziom relatywizacji oceny sytuacji zaprezentowany przez panią poseł Borowiak zdumiewa mnie dogłębnie. No, jeżeli pani poseł mówi o tym, że jest przeciwna zaangażowaniu dziennikarstwa w politykę, to proszę sobie włączyć dzisiaj TVP Info i zobaczyć, jak to dziennikarstwo teoretycznie publiczne jest włączone w sądowe. I to jest pierwsza rzecz. Drugie, jak pani mówi o tym, że powinny być jakieś... Dobrze, dobrze. Pan poseł Grzegorz Rusiecki teraz. Bardzo proszę. Ale pani poseł, naprawdę, ja wiem, że pani... Ale dobrze, panie pośle, ja tutaj stoję też pilnie, czy siedzę w zasadzie i pilnuję pana czasu, więc proszę się nie martwić. I drugą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to ten regulamin. Ja też uważam, że wszystko powinno być przejrzyste. Jeżeli doszło do jakiejś nieprawidłowości, to bardzo niedobrze. No ale nie, panie pośle, przepraszam, to pan ma jeszcze wątpliwości? Nie, no pan Niedźwiecki na przykład nie ma, bo pozew już wycofał. No właśnie. Natomiast chciałem wspomnieć o tym, że dobrze by było, żeby takie regulaminy funkcjonowały wszędzie, na przykład w przypadku podziału rządowych pieniędzy dla samorządów. Wtedy byłoby jasne. Ale jest taki... Dobrze, ale o samorządach już żeśmy dzisiaj rozmawiali, a dokładnie o tym warszawskim. Ale panie pośle, czy pan nie czuje się oszukany? Pani redaktor, ja nie znam szczegółów, natomiast nie wątpię. A nie, ale wtedy pan znał. Jak był temat, to wtedy pan znał, a tych już pan nie zna? To jeżeli pana chodzi, nie, nie interesuje, chodzi, że to jakieś, jeżeli... no, coś się stało? No nawet państwa kandydat na prezydenta wtedy prowadził nawet taką niby listę przebojów trójki i mówił właśnie o tej trójce i mówił, że właśnie te wybory prezydenckie miały być po to, żeby ta lista przebojów mogła dalej funkcjonować tak, jak funkcjonowała. No ona funkcjonowała tak, że pisze pan Niedźwiecki do pana Gila, no to Gilu wirusujemy dalej, tego wyrzucić, tego przesunąć, a ten to niech tu, to go się pozbędziemy za tydzień. No już nawet jasnowidztwo jakieś, bo już wie, jak ludzie będą za tydzień głosować. Aż żałuję, że nie jestem z PiS-u, wtedy mógłbym dokończyć chociaż jedno zdanie w tym programie. Panie redaktor, to jak został... Panie pośle, tyle zdań już pan dokończył. No właśnie, mamy przykład. Przekroczyłeś limit dokończonych zdań w tym programie. A panie pośle, pan to w ogóle, przepraszam, narzekać nie powinien, bo pan do tej pory w ogóle najwięcej mówił. Ale czy ja narzekam? No właśnie, no to już, bez złośliwości. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, ale błagam o na temat, bo ja pytam, czy państwo nie mają takiego poczucia, że ktoś was nabił w butelkę, no. Pani redaktor, być może w pewnych niuansach zostaliśmy wprowadzeni w błąd, natomiast co do... Bardzo proszę. Natomiast co do meritum, nikt chyba w Polsce nie ma wątpliwości, że media publiczne, w tym publiczne radio, zostały przejęte przez władze rządowe i są prezentowane takie treści, jakie są rządowi na rękę. No dobrze, czyli odpowiedzi się nie doczekałam. Może pan minister Tomasz Rzymkowski się do tego odniesie. Bardzo proszę. Bardzo chętnie. Ja pamiętam tą sytuację i wówczas również współpracownicy pana Niedźwieckiego mówili, jak wygląda od kuchni układanie tej listy przebojów radiowej trójki. I już wówczas było wiadomo, że ono nie opiera się na jakichkolwiek obiektywnych przesłankach, na badaniu opinii słuchaczy, tylko na takim bardzo subiektywnym podejściu wąskiego grona. No tak, panie ministrze, ale wtedy jeszcze jakieś pozory
uczciwości były zachowywane, bo wtedy ci współpracownicy, ja przypomnę, tłumaczyli, że oni tam odsiewają te głosy, których tam za dużo jacyś fani przysyłają i że to są takie puste głosy, więc oni no korygują, tak? No ale teraz po tych mailach, które trafiły do sądu, no z nich wynika tylko tyle, że tam nikt niczego nie korygował, tylko pisze jeden do drugiego, wywalamy, za tydzień przesuwamy i cześć, no. Znaczy ta sytuacja jest przede wszystkim kompromitująca z racji na złożenie tego pozwu, a następnie wycofanie się z tego pozwu. Już wówczas, kiedy ta pseudoaferka wybuchła, a dotyczyła bodajże skądinąd bardzo słabej piosenki Kazika Staszewskiego. Ja akurat bardzo cenię tego artystę i znam chyba wszystkie jego przeboje. I na tle naprawdę dobrych kawałków, to ten był akurat bardzo słaby. I było to podyktowane wyłącznie jakby czynnikiem politycznym, wrzucenie tego przeboju na listę. Nie było to podyktowane w żaden sposób zdolnościami artystycznymi. Sam Kazik Staszewski bardzo prosił o to, aby nie robić wokół niego szumu i nie traktować go jako swoisty taran w sporze politycznym w toczącej się wówczas kampanii prezydenckiej. I to wszystko było bardzo kompromitujące, ale również kompromitujące dla tych polityków, którzy ten sfalsyfikowany głos klonowali i podawali dalej. No dzisiaj moim zdaniem powinni powiedzieć przepraszam, albo robiliśmy to świadomie i celowo, bo toczyła się walka polityczna wokół wyborów prezydenckich, albo powiedzieć, że no, zostaliśmy oszukani, bo jesteśmy naiwnymi ludźmi i nie wsłuchujemy się w głosy i nie rozmawiamy. Ja tą sprawą się nie zajmowałem, natomiast jako osoba niezainteresowana do mnie taki sygnał dotarł ze strony współpracowników pana Niedźwieckiego, którzy kuchnię konstruowania listy przebojów trójki bardzo dokładnie przedstawili. To, co dzisiaj już wiemy, było wiadomo rok temu, jak to wygląda, że nie ma to z obiektywizmem, z jakimkolwiek badaniem opinii nic wspólnego. Była to bardzo subiektywna ocena, często podyktowana w sposób absolutnie niemerytoryczny. I pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Panie pośle, jakby mając też na uwadze swoje doświadczenia muzyczne, pan by chciał, żeby tak w Polsce listy przebojów funkcjonowały? Że bez względu na to, kto tam i za czym głosuje, to i tak trzech panów na krzyż, czy tam czterech plus jedna pani sobie ustalą tak, jak im się podoba. I to jeszcze na tydzień do przodu, albo dwa. Nazywanie mnie muzykiem to zbytek łaski ze strony pani redaktor. Rzeczywiście hobbystycznie param się pewnym dosyć niszowym rodzajem muzyki, ale myślę, że tacy prawdziwi muzycy mogliby się poczuć tutaj dotknięci. Tacy prawdziwi muzycy jak na przykład Kazik Staszewski, który w publicystycznym utworze, warto przypomnieć, że chodziło o jego reakcję na to, że wtedy, kiedy Polki i Polacy nie mogli wchodzić na cmentarze, to prezes Prawa i Sprawiedliwości mógł sobie wjechać na cmentarz i w tym publicystycznym utworze Mój ból jest większy niż twój dawał wyraz swojemu zdegustowaniu tą właśnie sytuacją, że w Polsce ludzi traktuje się inaczej, w zależności od tego, jakie funkcje pełnią. Rozumiem, że pan uważa, że pan Niedźwiecki razem ze współpracownikami obraził pana Kazika. Pani redaktor, nie chcę komentować. Marek Niedźwiecki jest jednym z architektów mojego gustu muzycznego. Ja się wychowałem na trójce, ja się wychowałem na liście przebojów trójki. Dzisiaj już tak naprawdę nie ma takich list. Dzisiaj słuchacze głosują. Dzisiaj sprawdza się listy tak zwanych streamów, listy odtworzeń piosenki na serwisach streamingowych. To już nie są te czasy, kiedy ludzie. Dlaczego pan Niedźwiecki udawał, że jest inaczej? To pana zdaniem uczciwe? Ja nie znam wszystkich szczegółów tej sprawy. Ale ja rozumiem, wiem, ale państwo się wypowiadali na ten temat. Gdyby państwo się wtedy nie wypowiadali, gdyby to nie było elementem również prowadzonej przez państwa kampanii wyborczej, ja bym się o to w ogóle nie pytała. Ale ponieważ to stało się polityką, stało się tematem wystąpień w Sejmie, stało się tematem kampanii politycznej kandydata na prezydenta, więc dlatego o to pytam.
No bo teraz pan mówi, no to tam, że architekt gustu muzycznego i tak dalej, a list przebojów to nie ma. No tylko, że on nie powiedział ludziom, słuchajcie, to jest po prostu moja lista przebojów. To, co mi się podoba, to ja tam będę sobie wpisywał, a wy to po prostu, no nie wiem, możecie sobie tak pisać, bo jak macie potrzebę, to możecie mi jakieś sugestie przesyłać. Ale nie, no to ktoś wmawiał ludziom, i państwo zresztą za nim, że to, co jest głos słuchaczy i media są zawłaszczone i wobec tego głos słuchaczy nie może być respektowany. Okazuje się, że ani głos słuchaczy, pana Niedźwieckiego i jego kolegów i tyle. I nie tylko w tej sprawie tej jednej piosenki, tylko w przypadku całej reszty. Nie, wie pani, ja uważam, że każdą sytuację na podstawie jakiegoś szczegółu, w dodatku nie do końca wyjaśnionego, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka była prawda. No ale jak to, jaka była prawda? Jakby prawda była inna, to pan Niedźwiecki by się bił w sądzie, a on zobaczył maile i powiedział do widzenia. No przepraszam bardzo, zabieram dokumenty i idę do domu, no. Zresztą wydaje mi się, że to słusznie zresztą z jego perspektywy. W całej tej sprawie, wie pani, jedno jest pewne, że radia, na którym ja się wychowałem, czyli Trójki, dzisiaj już nie ma. Że to, co się dzisiaj sączy z tej częstotliwości, w niczym nie przypomina otwartego, wielokulturowego, tolerancyjnego, pełnego indywidualności kulturalnych i publicystycznych. Radia, w którym każdy mógł powiedzieć, co go boli. Nie, ale dobrze. W każdy ale panie pośle, to jest inny temat. I to tego radia, nie, to jest właśnie ten państwo temat. Państwo mówili ten temat o liście przebojów wyborczej. Trójki. Pan Trzaskowski prowadził z panem Manem listę przebojów Trójki po nie tym, prawda, jak niby tam... Ale, no, przepraszam bardzo. Prowadził audycję, w której prezentowali swoje... Nie, no, oczywiście. Ja produkowałem tę audycję. Ale oczywiście, ja dokładnie znam tą audycję. Ja ją oglądałam również, bo była również wersji wideo i można było oglądać również. Więc no, oczywiście, że można. Natomiast no, oni to robili dlatego, że tam została zabrana wolność. No i jak to pan teraz patrzy? No została zabrana wolność. Ale, jak, ale do czego? Żeby ludzi, wolność do oszukiwania ludzi została zabrana Niedźwieckiemu? Wolność do mówienia tego, o czym się myśli, wolność dopuszczania takich piosenek, jakie się chce puszczać. Ale przecież to proszę była porównać ściema. Sobie. Ludzie myśleli co innego, to pan Niedźwiecki myślał. Proszę zobaczyć, gdzie są dzisiaj dziennikarze publicznej Trójki. Tej, którą pani pewnie pamięta, tej, którą pan minister Rzymkowski pamięta i nawet pani posłanka Borowiak, na której się wychowywała i którą zapewne darzy dużym sentymentem. Prawda? Gdzie oni wszyscy są? Nie ma ich już w publicznym radiu. No, dlaczego ich nie ma? Pan Niedźwiecki poszedł do sądu, ale właśnie wyszedł już. Jeśli chodzi o mnie, to ja się wychowywałam na wartościach, nie na liście przebojów Trójki. Ona czasem mi po prostu towarzyszyła. Dokładnie, tak wspomnieliście. Ten temat stawiamy kropkę. Mamy też kolejną sprawę, chciałabym, żebyśmy ją szybko skomentowali, bo jeszcze pan spoglądam, no niewiele czasu, ale może się uda jeszcze jeden temat. Jeszcze muszę powiedzieć, skąd nadaje pani redaktor. A, no właśnie. Pan poseł Gramatyka powie, skąd nadaje, ale szybciutko. Słuchajcie państwo, Muzeum Śląskie w Katowicach to jest miejsce, gdzie kiedyś straszyła brzydka kopalnia i które zostało zrewitalizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej. To dla wszystkich tych, którzy chociaż przez chwilę się zastanawiają, czy uczestnictwo polskie w tym fantastycznym projekcie, jakim jest Unia Europejska, jest dla nas korzystne, czy nie. Muzeum Śląskie, zapraszam na dachu Muzeum Śląskiego, świetne miejsce wszyscy do spacerowania. Wszyscy pewno zapraszamy do Muzeum Śląskiego i nie tylko. Wszystkie muzea w Polsce warto odwiedzać i zresztą z tego, co mówił ostatnio podczas debaty pan minister Czarnek. Będzie specjalny program, że młodzi ludzie będą mogli uczestniczyć w wycieczkach za darmo, żeby odwiedzać polskie muzea. To chyba akurat, to jest też chyba ten temat, który powinien łączyć. To tak mi się wydaje. I tego też nikt ale już na ten temat w tej chwili nie rozmawiajmy. Szanowni państwo, został zatrzymany, zostały przedstawione zarzuty między innymi doradcy społecznemu dzisiejszego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wpłynął również do Sejmu wniosek o to, żeby uchylić immunitet prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Śledztwo, które zostało wszczęte między innymi po zawiadomieniu posłów Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ale nie tylko. Ono, rozumiem, weszło już w fazę takiej finalizacji. Krótki komentarz. Może pan poseł Grzegorz Rusiecki na początku. Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
kojarzą się takie słowa, że rewolucja zjada swoje dzieci, kiedy mówiliśmy o tym, że mamy zastrzeżenia wobec pana Banasia w sytuacji, kiedy był proces wyboru jego na funkcję prezesa Najwyższej Izby Kontroli, to słyszeliśmy, że mamy do czynienia z kryształową wręcz postacią. Więc dzisiaj jest tak, jak jest. Panie dyrektor, ja nie chciałbym jakoś dogłębnie komentować tego, co się dzieje w prokuraturze, dlatego że nie znam szczegółów. Nie, no nikt z nas nie zna szczegółów. A panie pośle, no właśnie, jeżeli taki wniosek się pojawi, państwo w tym momencie, mówię oczywiście o wniosku dotyczącym uchylenia immunitetu, jakie będzie państwa stanowisko w tej sprawie? Ja, pani redaktor, nie mam absolutnie żadnej wątpliwości, że to, co się dzisiaj dzieje na górze, to jest pewien element walki też politycznej, w której bierze udział prokuratura. Natomiast odpowiadając wprost na pytanie pani redaktor, ja uzależniam to przede wszystkim od tego, co się znajduje w tym wniosku. Dzisiaj wiemy, tylko mamy komunikat z Kancelarii Sejmu, że taki wniosek wpłynął i służby sejmowe ten wniosek analizują. Jeżeli służby sejmowe uznają, że on jest zasadny, wtedy trafi on do odpowiedniej komisji sejmowej i wtedy będziemy się tym zajmować. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, sytuacja nie jest ani komfortowa, ani sympatyczna, dlatego że wszystkie osoby, które pełnią najwyższe urzędy, w tym prezesa Najwyższej Izby Kontroli, powinny być poza wszelkimi podejrzeniami i tego typu sytuacje, z którymi mamy do czynienia, one nie wpływają na powagę tego urzędu i na chociażby kontrole, które Najwyższa Izba Kontroli przeprowadza. Pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, komentarz do tego. No cóż, sprawą zajmuje się prokuratura, ale to już padło w programie. Natomiast ja nie jestem zdumiona, że opozycja od samego początku wykorzystuje i podbija tutaj wątek polityczny, twierdząc, że jest to sprawa polityczna. Otóż jeśli czymś się zajmuje się prokuratura, jeśli są określone dowody, a z pewnością takie są, bo słyszeliśmy już także o postawieniu zarzutów w tej sprawie, to z całą pewnością nie jest to sprawa polityczna, ale nasza opozycja, polska opozycja będzie próbowała to podsycać i grać właśnie po to, żeby pokazać, że ta sprawa ma jakikolwiek aspekt polityczny, choć tak nie jest. I o tym świadczą wpisy chociażby pana Borysa Budki, takie historyczne, dokonywane jeszcze zanim otrzymaliśmy jakieś informacje z prokuratury oficjalne na temat tej sprawy, to już oczywiście Platforma czy inni politycy opozycji wiedzieli lepiej, jak sprawa wygląda. No, musimy poczekać na kolejne informacje w tej sprawie. No, sprawa jest w mojej ocenie poważna, dlatego pozwólmy działać organom państwa, pozwólmy działać prokuraturze. Z całą pewnością wszelkie informacje niezbędne do nas dotrą. I pan poseł Michał Gramatyka, komentarz do tej sprawy. Ja się tylko zastanawiam, czy jeżeli rzeczywiście sprawa miałaby być sprawą polityczną, no właśnie, bo jeżeli wszystko by miało działać tylko z powodów politycznych i na polityczne zlecenie, to rozumiem, że prokuratura chyba nie powinna się wtedy ani służby zajmować prezesem Najwyższej Izby Kontroli, bo chyba lepiej by było dla obozu rządzącego nie mieć problemu z prezesem NIK, niż go mieć. Tak mi się wydaje. Ale co na ten temat myśli pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050? No, warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawą koincydencję, która temu towarzyszyła, bo zdaje się, że dzień przed tym, jak syn pana prezesa Banasia został zatrzymany, to pan prezes Banaś na posiedzeniu Sejmu mówił o tym, jaką kreatywną księgowość prowadzi pan premier Morawiecki. Mówił o miliardach złotych, które tak naprawdę są inaczej zaksięgowane. W raportach Najwyższej Izby Kontroli są wprost takie tezy, że księgi rachunkowe są prowadzone w sposób niezgodny z rzeczywistością, że one są niewłaściwie prowadzone. No, gdyby jakikolwiek biznes niewłaściwie, nieprawdziwie prowadził swoje księgi rachunkowe, to fiskus by go skubał do cna. No, a że robi to polski rząd, to wszyscy udają, że... No tak, ale panie pośle, gdyby rzeczywiście ta historia wyglądała tak, że pan prezes Najwyższej Izby Kontroli ogłasza taką informację, a dzień później jest zatrzymywany jego syn, to można było powiedzieć, no rzeczywiście sprawa wygląda dziwnie. Ale wie pan doskonale, że ta historia jest dużo wcześniejsza. I że zarzuty wobec wątpliwości działania wobec prezesa Najwyższej Izby Kontroli były
były już formułowane bardzo dawno temu. Również działania wobec jego syna i doradcy społecznego również formułowane były bardzo dawno temu. Zatem tę wątpliwość, którą pan zasygnalizował, można odwrócić i zapytać, czy przypadkiem działania, aktywność w tym momencie Najwyższej Izby Kontroli nie nosi znamion próby sił ze strony właśnie tej instytucji, żeby zmusić czy to prokuraturę, czy służby do tego, żeby odstąpiły od działań, bo pytania w tym kierunku i w drugim są równie uprawnione. Pan minister Tomasz Rzymkowski. To ja może odpowiem, bo pani była uprzejma zadać mi pytanie. Ja zadałam to pytanie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Najwyższa Izba Kontroli składa się z niezależnych kontrolerów. Ja im naprawdę wierzę. A co do zarzutów kierowanych wobec pana prezesa, zawsze jest pytanie o niezależność, inaczej zaangażowanie właśnie we własne sprawy prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Pan minister Tomasz Rzymkowski. Mamy konstytucyjne domniemanie niewinności, natomiast zwróćmy uwagę na koincydencję zdarzeń, to znaczy całą sprawę związaną z panem prezesem Banasiem podjęła jedna ze stacji komercyjnych, a następnie posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli donos na pana prezesa i można powiedzieć całe to postępowanie, które w tej chwili wchodzi w tą fazę stawiania zarzutów, było z inicjatywy posłów Platformy Obywatelskiej, więc można powiedzieć, to jest państwa jakiś tam malutki sukcesik, jeśli tego typu kwestie traktujecie jako sukces. Ja liczę, że pan prezes Banaś, tak jak jego poprzednik, prezes Kwiatkowski, obecnie senator, kiedy również prokuratura w poprzedniej kadencji Sejmu stawiała mu zarzuty, sam dobrowolnie zrzeknie się immunitetu i będzie bronił swoich racji najpierw w prokuraturze, a potem w sądzie w sposób skuteczny dla siebie, korzystny. I tyle. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli głosować, aczkolwiek jeśli będzie głosowanie nad uchyleniem immunitetu, to ja ze swojej strony powiem, ja zawsze głosuję za uchyleniem immunitetu, czy to jest parlamentarzysta, czy organ konstytucyjny państwa, który jest chroniony immunitetem, tym bardziej, że sprawa nie dotyczy wykonywania urzędu. Szanowni Państwo, chciałam, żebyśmy porozmawiali jeszcze na temat propozycji, która funkcjonuje pod nazwą Fit for 55, ale no, patrzę na zegar, za mało czasu zostało, nie będziemy tego tematu już teraz poruszać, bo i tak byśmy do niczego nie doszli, ale chciałam Państwa poprosić o komentarz wobec propozycji, które się pojawiają, które już zaistniały, chociażby we Włoszech, zaistniały we Francji, ale również pojawiają się w Polsce, czyli tam przypomnijmy, rządy wprowadziły pewne ograniczenia dla osób niezaszczepionych, a osoby zaszczepione przeciw COVID-19 mogą korzystać z miejsc publicznych w pełni. Jak Państwo patrzą na taki model działania? Też wiemy o tym, przynajmniej we Francji, że on przyniósł rezultaty, bo więcej osób zgłosiło się już na szczepienia, ale czy on może przynieść rezultaty pozytywne w polskim społeczeństwie? Społeczeństwa nie są takie same, ludzie są różni, każdy ma swój charakter. Pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość, dosłownie trzy zdania każdy z Państwa. Tak, tylko jeszcze jedno króciutkie zdanie, komentarz do tego, co próbował wmówić widzom telewizji Republika, pan poseł Gramatyka. Otóż musicie Państwo wiedzieć, że Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła budżet państwa za 2020 rok i udzieliła i była za udzieleniem absolutorium prezesowi Rady Ministrów. Dobrze, pani tak, poseł, dosłownie jedno zdanie teraz w takim razie. To rząd Prawa i Sprawiedliwości cały czas stoi na takim stanowisku, że szczepienia w Polsce są dobrowolne. Nie, ale tam jest też są dobrowolne. No tak, ale proszę zauważyć, że zasada taka, nie masz szczepienia, nie wchodzisz na przykład do muzeum. Albo do restauracji, już, do środka. Ale już poszczególne kraje próbują wprowadzić obowiązek szczepień i to przynosi faktycznie rezultat. W Polsce nie myślimy o tym, natomiast stworzyliśmy system zachęt i bardzo ładnie, bardzo aktywnie włączają się w to samorządy.
które podczas dużych imprez typu pikniki również stwarzają swoim mieszkańcom możliwość zaszczepienia się. To mamy pan poseł Grzegorz Rusiecki. Przepraszam, pani poseł. To już wiemy, jakie jest pani poseł stanowisko. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Jak pan poseł na to patrzy? Pani redaktor, z dużą ostrożnością, i tutaj nie jest rzeczywistość czarno-biała, mamy bardzo dużo odcieni szarości w tym temacie, z całą pewnością system zachęt, z całą pewnością jakieś kwestie związane z zapewnieniem też bezpieczeństwa tym, którzy tego na to zasługują. Natomiast takie, powiedziałbym, ostre działania, jakie są podejmowane we Francji, w moim przekonaniu nie są właściwe i one przede wszystkim nie powodują takiego ukłonu czy szacunku wobec woli każdego człowieka, który o kwestiach swoich zdrowotnych powinien decydować. Zresztą gwoli ścisłości możemy powiedzieć, że we Francji już się zaczęły protesty przeciwko tym decyzjom. Pan minister Tomasz Rzymkowski, bardzo proszę. Panie pośle, niestety, każdy ma dosłownie po zdaniu. Pan minister Tomasz Rzymkowski. Jaką wartość chcemy chronić? Po prostu. Ja bym bardzo chciał, aby wokół tej sprawy w Polsce panował konsensus i ja się zgadzam. Powinniśmy zachęcać, ale absolutnie nie zmuszać. To znaczy Polacy są naprawdę narodem, który umiłował wolność i jeśli będzie przymuszany w prost czy też w zakamuflowany sposób, to efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Nam wszystkim zależy na tym, aby jak najwięcej osób się zaszczepiło, więc zachęty. Pan poseł Michał Gramatyka, bardzo proszę, Polska 2050. Ta sama sprawa, jedno zdanie. Nauka jest bezlitosna, niezaszczepieni będą umierać, dlatego powinniśmy sięgnąć po wszystkie środki, które ludzi przekonają do tego, żeby się szczepić, włącznie z takimi, które będą wymagały okazania, nie wiem, tak zwanych paszportów covidowych przy wejściu do jakichś miejsc, gdzie odbywają się zgromadzenia, gdzie po prostu ludzie będą narażeni na zarażenie. Inaczej ci ludzie po prostu będą umierać, a to tego nikt z nas nie chce. Choroba jest bezlitosna. Zachęcamy wszystkich Państwa, tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji na temat dotyczące szczepień, wahają się, zastanawiają, zachęcamy do tego, żeby się zaszczepić. Jednak dane, czy to z Wielkiej Brytanii, czy z innych państw, w których w tej chwili COVID znowu szaleje, są takie, że ci, którzy są zaszczepieni, w ogromnej większości są bezpieczni. Bezpieczni przed tymi najcięższymi postaciami choroby COVID-19, więc naprawdę warto. Bardzo Państwu dziękuję. Pani poseł Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Pan poseł Grzegorz Rusiecki, Koalicja Obywatelska. Dziękuję, pan poseł Michał Gramatyka, Polska 2050. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Śląsk jest piękny. I pan, cała Polska jest piękna, panie pośle. Nie wyróżniamy tylko Śląska. Pan minister Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki. Cała Polska jest piękna, więc warto po Polsce podróżować, warto ją poznawać. Ja Państwu gorąco dziękuję, ale też gorąco zapraszam. Proszę z Republiką pozostać. Do zobaczenia.